Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Malinowski, a w dzisiejszym materiale poruszymy troszkę kwestię kolana. Ale najpierw mam do Ciebie pytanie. Jak myślisz, czy stosunek VMO do VL, czyli głowy mięśnia czworogłowego uda, tej przyśrodkowej do zewnętrznej, ma wpływ na dolegliwości bólowe i predyspozycje do kontuzji? Jeżeli wiesz, albo i nie, jak myślisz? Wpisz w komentarzu. Faktem jest to, że stosunek VMO do VL może być przyczyną dysfunkcji aparatu ruchu, jeżeli chodzi o staw kolanowy, ale nie musi. Większość z nas kiedyś wykonywało właśnie ćwiczenia na to, żeby wzmocnić głowę przyśrodkową mięśnia czworogłowego uda, ponieważ wiele trenerów tak mówiło, kiedy się tak w świecie przygotowania motorycznego też utarło. Jednakże w 2019 roku British General Sport Medicine wyszło fajne badanie, które gdzieś tam jednak zaburzyło ten światopogląd, i dosyć mocne badania pokazały, że stosunek VMO do VL nie ma praktycznie żadnego znaczenia na to, czy występują dolegliwości bólowe związane właśnie ze stawem kolanowym. Badanie wykazało, że osoby, które mają zaburzenie stosunku VMO do VL, mają również objawy związane z PFPS. Oraz osoby, które mają dolegliwości bólowe związane z stawem rzepkowo-udowym, również mają prawidłowe predyspozycje między VMO i VL. Najlepsze jest to również w badaniu, że możesz nie mieć prawidłowych stosunków między VMO a VL, czyli tej jakby siły jednego do drugiego, i nie musisz mieć dolegliwości bólowych. Czyli jak widzisz, niekoniecznie to się będzie przekładało na to, co kiedyś myśleliśmy, żeby zarżnąć wręcz głowę mięśnia czworogłowego uda, bo dzisiaj badania pokazują, że stosunek między VMO a VL nie wpływa jakby na jakość, komfort, funkcjonalność twojego stawu kolanowego. Najważniejsze, jeżeli chodzi o postępowanie związane właśnie z bólem stawu rzepkowo-udowego, czyli stabilizacją rzepki, to jest wypracowanie podpunkt pierwszy, FROM, czyli full range of motion, pełny zakres ruchomości w stawie musi być. Nie znam ani jednego stawu, który by miał ograniczenia i byłby super funkcjonalny. Jako drugi taki podpunkt, terapia ruchem. Trzeba wzmocnić te kolano trochę funkcjonalnie, ale przede wszystkim również trzeba sprawdzić staw biodrowy. Czyli we wcześniejszym materiale mówiliśmy o mięśniach pośladkowych średnich. Zobacz ten materiał, który wyświetli się właśnie tutaj. Wykonaj ostatnie ćwiczenie i zobacz, jak biodro wpłynęło od razu na funkcjonalność twojego stawu kolanowego. Czasami się mówi, że nawet nie ma sensu sprawdzać stosunek VMO do VL, ponieważ to nie wpłynie nie wiadomo jak na to, czy masz kontuzję, czy jej nie masz i w ogóle, czy w przyszłości będziesz miał kontuzję. Kolejnym, chyba trzecim podpunktem, co warto byłoby zrobić w takim postępowaniu treningowym, rehabilitacyjnym, bardziej bym powiedział treningowym, jeżeli ktoś ma ból związany ze stawem rzepkowo-udowym, to jest wprowadzenie ćwiczeń izometrycznych. Również warto wprowadzić protokół HSRT, ponieważ jeżeli macie związane właśnie z tą dolegliwością jakieś tendopatie, kolano biegacza, kolano skoczka i tak dalej, czyli problemy właśnie też z więzadłem rzepki, to ten protokół Heavy Slow Resistance Training będzie opierał się o wysoką intensywność, ponieważ to trening jest głównym bodźcem do przebudowy ścięgien, a nie masaż. Układ nerwowy musi wiedzieć, że ciało jest funkcjonalne. Masując się, tego niestety układ nerwowy nie zapamięta. Zakres bólu, jeżeli chodzi o ćwiczenia izometryczne, to 3-4, a jeżeli chodzi o protokół HSRT, to bardziej polecam tutaj iść w kierunku 5, nawet do 7. Czemu? No bo będzie bolało, bo się przebudowuje. Jak to zawsze mówili na siłowni, jeżeli boli, to rośnie. I tu w tym przypadku trochę akurat się ten będzie sprawdzało. Pamiętajcie oczywiście też, że ból nie oznacza przebudowy. Ból może też niszczyć, więc sprawdzajcie swoje ciało, zobaczcie, jak się czujecie i zawsze to róbcie pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty bądź też trenera. Czemu ja bardziej też w swojej pracy już dawno odszedłem od aktywacji mięśnia VMO? Z tego względu, że nie można zainicjować pracy w 100% tylko i wyłącznie jednej głowy mięśnia czworogłowego uda. Przypominam, że mięsień ten jest tylko i wyłącznie zaopatrzony przez jeden nerw, a nie kilka, więc pobudzając do pracy mięsień czworogłowy uda, pobudzimy wszystkie głowy jednocześnie.
Przypominam, że właśnie też warto tutaj zaznaczyć, że nerw jest jeden. Czyli jest to nerw udowy, który będzie pobudzał i tak do pracy cały mięsień. No i przede wszystkim nowe badania również pokazują, że tak jak kiedyś się mówiło, żeby zaktywować mocniej WMO, to trzeba było ćwiczyć na kolanie do zgięcia 15-20 stopni i do pełnego wyprostu, czyli do kąta 0. Dziś już mówimy, żeby bardziej ustabilizować rzepkę i zniwelować dolegliwości bólowe, powinniśmy to robić w głębokim kącie, czyli głębokie przysiady, około 120-140 stopni zgięcia w stawie kolanowym, albo też te nieszczęsne ćwiczenie, które niektórzy mówią, że jest złe. Nie ma złych ćwiczeń, są źle wybrane i źle wykonane. Czyli wyprost nóg na maszynie siedząc. Tylko tutaj bardziej pracujcie od 90 do mniej więcej od 60 do 90 stopni zgięcia w kolanie, ponieważ badania pokazują, że napięcie izometryczne, jak i praca w tym segmencie i w tym zakresie ruchomości lepiej wpływa na stabilizację i napięcie mięśni w okolicy właśnie rzepki. Kiedyś również dosyć mocno mówili o tym, że jednym z ciekawszych takich ćwiczeń jest hack squat, przysiad kolarski i tak dalej, czyli wszystkie rodzaje przysiadów na takiej platformie, że wy jesteście pochyleni pod kątem, czyli jakbyście mieli buty trochę te lifterowe, tak? Czyli buty, liftery, krótko mówiąc, czyli z cholewką 2,5 cm, a to przenosi środek ciężkości ciała bardziej w kierunku przednim. Jednak badania już pokazały, że to nie jest ćwiczenie rekomendowane, ponieważ nie wpłynie nie wiadomo jak na stabilność waszego stawu kolanowego w głębokim przysiadzie. Dajcie, jakbyście nie wykonali ćwiczenia, to zawsze układ nerwowy będzie zapamiętywał wzorzec ruchu i inicjował mięśnie do pracy, nigdy na odwrót. Więc starajcie się pracować na waszym Microsoftie, czyli w waszym oprogramowaniu, a nie tylko i wyłącznie na wykonaniu ćwiczenia poprzez mięsień. Bo mięsień jest tylko i wyłącznie robotnikiem, żeby coś zrobić. To głównym centrum dowodzenia jest nasz mózg i układ nerwowy. Więc w kilku podpunktach już wiesz mniej więcej jak naprawić kolano. Wzmocnij jako pierwsze z tego tutaj materiału mięsień pośladkowy średni, ćwiczenie, które Ci zaprezentowałem, ćwiczenia izometryczne stawu rzepkowo-udowego, protokół HSRT, najważniejszy pełny zakres ruchomości w stawie. Więc już wiesz, czemu nie warto gdzieś tam mierzyć WMO do WL i to nie wpływa jakoś nie wiadomo jak na jakość i funkcjonalność waszego stawu kolanowego. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeżeli materiał Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz oraz subskrybuj nasz kanał. Jeżeli chcesz się więcej rzeczy dowiedzieć na temat treningu i funkcjonalności stawu kolanowego, możesz to wszystko przeczytać w e-booku Nowoczesny Trening, który macie teraz dostępny na stronie Movement Solution i 3 e-booki są w promocyjnej cenie. Więc zapraszam Cię do zakupu. Trzymajcie się, życzę Wam udanego dnia. Ściskam, Sherlock.